pół roku po ogłoszeniu pandemii coraz głośniej padają pytania, czy paniczny lęk przed infekcją był uzasadniony? Jakie będą długofalowe skutki zatrzymania życia społecznego i gospodarki? Czy restrykcje sanitarne i tak zwany lockdown niosące za sobą bankructwa firm, bezrobocie, wyższe wskaźniki przemocy domowej, regres edukacyjny dzieciaków i wiele, wiele innych groźnych konsekwencji nie okażą się w końcu bardziej szkodliwe niż sama choroba? Dlaczego rządy tak wielu państw utrzymywały niszczące gospodarkę i życie społeczne zarządzenie, nie dokonując, nie korygując podstawowych zarządzeń na podstawie badań? Czy wszyscy, u których wykryto zakażenie, to osoby chore? Ile z nich faktycznie zmarło z powodu COVID-19, a ile osób zmarło lub umrze z powodu zablokowania służby zdrowia, nieodbytych operacji, przerwanych kuracji? Dlaczego społeczeństwo Zachodu, które w rankingu wartości właśnie wolność stawia na pierwszym miejscu, tak łatwo dało sobie odebrać podstawowe swobody obywatelskie? Czy ogłoszona właśnie w Polsce nowa strategia walki z wirusem ochroni nasze zdrowie, respektując wolność i szacunek dla prywatności? O tym warto rozmawiać. Zaczynamy! A w naszym studiu komplet gości, między innymi najpopularniejszy ostatnio chyba wirusolog w Polsce, doradca głównego inspektora sanitarnego profesor Włodzimierz Gut. Witamy serdecznie. Jest z nami też dr Franciszek Rakowski, doradca ministra zdrowia, doktor nauk fizycznych i szef interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy. Witam serdecznie doktora Mariusza Błochowiaka, fizyk, metodolog, autor głośnej książki Fałszywa pandemia. I czwarty z dyskutantów jest z nami Maciej Pawlicki. Ponownie witamy. Producent filmowy, publicysta tygodnika Sieci, autor wielu tekstów, które sceptycznie mówią o rozmiarach pandemii i o ich skutkach. Od tej chwili mam 47 minut programu i do omówienia wiele kwestii. Proponuję dyscyplinę wypowiedzi. Zacznę od tematu śmiertelności. Ile razy jest w stwierdzeniu, że mamy do czynienia z bardzo groźną epidemią? Co pokazują statystyki zgonów? Spójrzmy na tabelkę. Oto grafika śmiertelności w Europie. Ciągle nie widzimy. Tak, tu będzie też za moimi plecami. Grafika śmiertelności w Europie. Tak wygląda ogólna liczba zgonów rok do roku w 2018-2020. W kwietniu bieżącego roku widzimy gwałtowny pik. Co to oznacza, panie profesorze? Ten pik niekoniecznie musi się łączyć z koronawirusem. Koronawirus miał dwa swoje okresy. W Wuhan, kiedy śmiertelność była stosunkowo... To jest Europa. Mamy to. Mówię. I później w Pekinie, gdzie była bardzo niska. To jest wypadkowa wszystkich procesów, które miały miejsce w tym czasie. Między innymi i koronawirusa, ale on stanowi niewielką składową. Zawsze mówiłem, że to jest raczej wirus o niskim potencjale zabijania, co nie znaczy, że nie jest groźny. Ja przepraszam, tylko widzą, dopowiem, że te na dole cyfry 17-34 to są kolejne tygodnie, czyli rok został podzielony na trzy okresy, to są tygodnie. Bardzo proszę. Głównym problemem nie jest to, że on jest zabójczy, tylko że jest po prostu nowy. Pierwszy raz zwrócono uwagę na czynnik, który się pojawił i podjęto próby kontroli tego czynnika. Mariusz Błochowiak, czy w takim razie, skoro wirus nie jest zabójczy, czy mamy do czynienia z epidemią, czy z pandemią? Nie ma żadnej epidemii ani pandemii i widać to właśnie po twardych danych. Twarde dane to jest liczba zgonów. Tutaj jest 24 krajów w Europie i widać, że w 2018 jest podobna liczba zgonów co w 2020. Oczywiście tutaj nie patrzymy na maksimum tych pików, tylko na pole pod tymi pikami, pod tymi szczytami, bo one określają ilość zgonów. I ta liczba zgonów znacząco się nie różni. Więc, a jeśli nie ma więcej zgonów, po prostu nie ma epidemii. Widać, że to strasznie poszybowało w górę. Tak, ale chodzi o to, że ten pik jest smukły. Tamten pik w 2018 roku, są dwa piki, jest bardzo szeroki. A tak jak powiedziałem, liczba zgonów jest proporcjonalna do powierzchni pod tym pikiem. Czyli to nie wychylenie do góry, tylko nie. Tak jakbyśmy tydzień do tygodnia mówili, że na przykład, nie wiem, w 2018 roku, w pierwszych 17... Tak, to jest pole pod powierzchnią tego piku i one są podobne. Nie ma tutaj znaczącej różnicy. I teraz pytanie,
pytanie jest, dlaczego ten pik w 2020 jest taki smukły i z punktu widzenia epidemiologicznego jest nienaturalny. Można, gdyby tutaj było narysowane taka kreska pionowa, kiedy WHO ogłosiła deklarację, to się dokładnie zbiega z momentem, kiedy następuje wzrost tego piku, czyli można sugerować, jest to jedna z hipotez moim zdaniem bardzo, bardzo prawdopodobna, że nagłe przyspieszenie liczby zgonów było spowodowane właśnie deklaracją przez WHO stanu pandemii. Bo to pociągnęło pewne konsekwencje, jak izolacja ludzi, duży stres, a ci ludzie, którzy przechodzą duży stres, są osłabieni, mają 80 lat plus, po prostu z takich powodów mogą umrzeć. I to jest pik naprawdę nienaturalny, ale mimo wszystko liczba zgonów jest podobna. Skoro jest podobna, to nie ma epidemii i to moim zdaniem kończy dyskusję. Przepraszam, ale w tym momencie mam jedno podstawowe pytanie. Definicja pandemii, epidemii. Bo pan wychował się, widzę, na horrorach, a w rzeczywistości są to bardzo proste definicje. Nie mówię o definicji z 9 roku, bo wolałbym, żeby do niej nie wracać, byłem świadkiem jej uchwalenia i klołem jak szewc. Ale klasyczna definicja epidemii. Klasyczna definicja epidemii sprzed chińskiej grypy wiąże się z dużą liczbą zachorowań i dużą liczbą zgonów. I ta definicja została zmieniona, co wykazało śledztwo. Przepraszam, rozmawiamy o różnych zdarzeniach. Prawdziwa definicja epidemii brzmi w ten sposób, że jest to wzrost liczby zachorowań w stosunku do okresu poprzedniego lub pojawienie się nowej liczby zachorowań, jeżeli czynnik nie był znany. Nic nie mówi ani o ilości zgonów. Czasami mówi się o zwiększonej zapadalności. Druga definicja to jest definicja pandemii. Definicja pandemii również jest prosta. To proszę powiedzieć tę definicję, która wzbudziła tak w panu taką reakcję. Pan powiedział, że klął pan jak szewc, tak? W 9 roku, to było na posiedzeniu w Genewie, miała miejsce zmiana definicji pandemii na wystąpienie większej liczby zachorowań w jednym regionie i co najmniej dwóch zachorowań poza tym regionem. To wywołało zresztą straszliwe później kontrowersje i burze łącznie z komisją śledczą. Właśnie to sformułowanie, tych dwóch przypadków poza. Dobrze, ale my możemy oczywiście, bo jest kwestia definicji, ale możemy na przykład sobie zdefiniować, że słoń jest mrówką i wtedy słoń będzie mrówką. Ale chodzi o to, że w świadomości ludzkiej epidemia czy pandemia wiąże się z czymś nadzwyczajnym, ponadprzeciętnym. I klasyczna definicja sprzed świńskiej grypy, czyli sprzed 2009 roku, wiązała epidemię czy pandemię z nadliczbową liczbą ciężkich zachorowań i zgonów. Czyli mamy więcej zgonów niż normalnie. No dobrze, twierdzę po prostu, że nie mamy do czynienia teraz w przypadku koronawirusa z czymś ponadprzeciętnym, z czymś wyjątkowym. Tylko to jest po prostu normalny sezon, gdzie liczba zgonów jest taka sama jak w każdym sezonie. Zobaczmy w takim razie drugą grafikę. Grafikę pokazującą, jak wyglądały śmiertelności wobec zachorowań. Tą grafikę pokazywaliśmy, to poproszę o komentarz Macieja Pawlickiego. Tygodniowa liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 szybuje od marca do kwietnia ciągle do góry. Natomiast ten szczyt śmiertelności wygląda na to, że przypadł w środku kwietnia. Znaczy, ja bym chętnie zobaczył Europę i te wykresy. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają, dlatego że przede wszystkim promowanie to jest dobre słowo, tego wykresu, który pokazuje tak zwaną zakażalność, bo chyba nie zachorowalność, jest głównym narzędziem wprowadzania w błąd opinii publicznej i głównym narzędziem prowokowania psychozy i histerii strachu. Dlatego że to są zakażenia, ale nie zachorowania. To są zakażenia, które są w 90 czy w okolicach 90% przechodzone bezobjawowo, a COVID to jest ciężka niewydolność układu oddechowego. Czyli ludzie, którzy są nosicielami koronawirusa, jest ich wielokrotnie, co wielu naukowców mówiło na całym świecie, jest ich wielokrotnie więcej niż ci, których wykrywamy. Wykrywalność zależy od tego, ilu pan inspektor Pinkas skieruje testów, w które miejsce i wtedy będziemy mieli większą wykrywalność albo mniejszą zakażalność lub mniejszą. Natomiast liczy się to, o czym mówił mój przedmówca, liczy się
I zresztą pan profesor Gut także powiedział, śmiertelność jest niska. Czy my nie macie poczucia, że jesteśmy państwo w jakimś domu wariatów? To znaczy mamy niższą śmiertelność niż zwykle i tylko dlatego, że nie znaliśmy czegoś, co się nazywa koronawirus, ten SARS-CoV-2, a koronawirusy, przypomnę, zostały bodajże w 65 roku wykryte. Dokładnie kilkadziesiąt w 41. lat temu, a nawet jeszcze kilkadziesiąt lat temu i są ich setki. A że tego akurat nie znamy, to z tego powodu zamrażamy cały świat i niszczymy służbę zdrowia, niszczymy życie społeczne, ekonomię i wiele innych fatalnych skutków tylko dlatego, że coś się inaczej nazywa. Ktoś tu wykreował coś zupełnie, zupełnie sprzecznego z poczuciem, powszechnym poczuciem zarazy, pandemii. Prawdziwe zarazy w historii ludzkości to były prawdziwe zarazy, to były prawdziwe problemy czy prawdziwe epidemie. Natomiast w tej chwili, jeśli mamy mniej zachorowań i mniejszą śmiertelność, a tylko większą wykrywalność, to znaczy, że więcej stosujemy testów. No dobrze, ale mamy takie narzędzia jak obliczenia naukowe. Pan doktor Rakowski był zaangażowany, współpracował pan z ministrem Szumowskim. Wraz z interdyscyplinarnym zespołem siedzieliście nad tym tematem. No i jakie wnioski z tego? Zacznę może od małego sprostowania, że nie jestem szefem interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Jestem skromnym inżynierem, któremu kiedyś przydarzyło się pracować nad modelami epidemiologicznymi. I te modele epidemiologiczne faktycznie mają możliwość przewidywania i opisywania rozwoju epidemii w jakimś tam formalizmie matematycznym, tak? Tak samo mają taką zdolność predykcyjną. Gdzie faktycznie epidemię traktujemy tutaj bardzo szeroko. To nie chodzi o takie odniesienie tylko i wyłącznie do obrazów z historii, gdzie jest czarna śmierć, ludzie umierają na ulicach. Czaszki bieleją. Czaszki bieleją, chodzą ludzie z takimi wielkimi nosami. No to są faktycznie przerażające i znamy z historii te przerażające historię. Epidemia jest rozumiana przez nas bardzo szeroko. Może to być patogen zupełnie nieszkodliwy, który nie powoduje żadnej śmiertelności, a nadal poddaje się modelowaniu. No ale nie, ja sobie tak rozumiem, że przychodzi minister Szumowski i mówi, panie Mariuszu, panie Franciszku, pan jest znakomitym fachowcem, niech pan mi tu wyliczy, ile i jak reagować. My jako państwo musimy przedsięwziąć odpowiednie działania i oto zadanie dla was, tak? Dla zespołu. Super. Tylko teraz tak. Takie wydarzenie jak pandemia, czy epidemia, czy słaba epidemia koronawirusa wydarza się po raz pierwszy w historii świata. Mieliśmy oczywiście w historii takie wydarzenia, tylko że one wydarzały się w innych czasach, kiedy świat wyglądał inaczej, mobilność ludzka wyglądała zupełnie inaczej. Nasza świadomość dotycząca możliwości interwencji niefarmaceutycznych i farmaceutycznych była na zupełnie innym poziomie. Jakaś taka zbiorowa świadomość i komunikacja była zupełnie inna. Gęstość kontaktów fizycznych, tak, które powodują przenoszenie się wirusów, była niespotykanie inna niż w przypadku na przykład Hiszpanki. W związku z tym jest to pierwsze wydarzenie tego typu u nas w historii. Ciężko powiedzieć, trudno powiedzieć, że mamy doskonałe narzędzia, żeby je w sposób niezawodny opisać. Uczymy się tego, ale wydarzenie warte jest tego, żeby się tego dobrze nauczyć. No dobrze, ale skoro opisujemy coś, to te obliczenia, te diagnozy czy te analizy służą politykom, ministrowi, żeby podjął jakieś działania. Panie Mariuszu, jak te działania zostały, jak te działania pan ocenia? Znaczy, no oceniam no, bardzo krytycznie, to znaczy żadne działania nie były potrzebne. Oczywiście, że jeśli politycy dali się na początku wkręcić w tą panikę światową, bo WHO ogłosiło epidemię, inne kraje poszły w tym kierunku, no to ja rozumiem, że się dali wkręcić, ale już badania zaczęły się pojawiać bodajże 19 marca, później kolejne. Określono, że śmiertelność koronawirusa jest na poziomie grypy, czyli śmiertelność koronawirusa, czyli to znaczy jak bardzo jest on groźny, a to jest dokładnie iloraz, czyli liczba zgonów podzielone przez liczbę osób zakażonych, ale wszystkich zakażonych w całym społeczeństwie. No i śmiertelność tego koronawirusa, czyli niejako jak jest groźny, jest na poziomie grypy, więc jak się te badania pokazały, należało w ogóle skończyć całe to przedstawienie. A po drugie, epidemia już się dawno skończyła, więc ja tak nie wiem tak naprawdę, co pan tutaj modeluje, bo już mamy dawno po epidemii. A to skąd wiadomo?
No to wiadomo z danych eksperymentalnych. Epidemia trwa mniej więcej półtora miesiąca, ale maksymalnie. Nie, zaraz, moment. Pan a priori zakłada, że pan wie, ile trwa epidemia, ile trwa Hiszpanka. Instytut Roberta Kocha zresztą opublikuje dane w Niemczech, a to tak samo wygląda w Polsce. Oczywiście liczba zgonów będzie różna. I już dawno mamy zgony na poziomie szumu statystycznego. W Polsce tak samo jest zgonów bodajże kilka dziennie. W Niemczech tak samo, więc widać po prostu, że jest już dawno po epidemii, mniej więcej chyba od około kwietnia, maja. Nie, to jest absolutna niezgoda. Epidemia kończy się wtedy, kiedy w społeczeństwie mamy wystarczającą ilość osób uodpornionych, taką, która nie pozwala się rozprzestrzenić tej epidemii dalej. To jest z reguły rzędu 50-60% musi być osób odpornych, żeby... U których można wykryć te przeciwciała. Tak. I wtedy epidemia przynajmniej dokładnie tego samego szczepu nie jest w stanie się dalej rozwijać. Obecnie w Polsce czy na świecie nie ma końca epidemii, tylko jest zdławiona ta epidemia, która się rozpoczęła. Ona zdławiona się poprzez nasze specyficzne zachowanie, które cały czas kontynuujemy. Generalnie gdyby je odpuścić, no to wirus zainfekowałby znaczną część społeczeństwa. I co wtedy by się działo, Maciej Pawliński? I zgodnie z tym, co mówi doktor Scott Atlas z Uniwersytetu we Stanfordzie, to jest bardzo pożądane zjawisko. Mówi o tym, że jeżeli zarażają się, to co się w tej chwili dzieje na całym świecie, zarażają się ludzie młodzi, zdrowi, to buduje odporność społeczności i to jest dobre, ponieważ właśnie dzięki temu chronieni są słabi i chronieni są bardziej narażeni na zarażenie. I najważniejsze jest w tym wszystkim to, żebyśmy... Pan jest statystykiem. Ja się bardzo cieszę, że matematycy się tak bardzo interesują modelowaniem i modelują, tylko że to dotyczy ludzkiego życia i ludzkiego zdrowia. To ma konsekwencje w tysiącach nieodbytych operacji, przerwanych. Tu nawet na tej sali są ludzie, których rodzice potwornie cierpieli z powodu przerwanych działań służby zdrowia, z powodu modelowania. Przepraszam, ja nie obarczam tym, tylko z powodu, powiedziałbym, lekkomyślnego przyjęcia pewnych założeń matematycznych, które nijak nie przystają do rzeczywistości. Na początku można było spodziewać się, że będzie groźnie. Natomiast potem trzeba było obserwować rzeczywistość. I w tej chwili najważniejsze z tym wszystkim jest to, moim zdaniem, żebyśmy sobie zdawali sprawę, ilu ludzi naprawdę umarło w Polsce na COVID. Bo zgodnie z listem, który ja tu też przywoływałem, ale to jest bardzo ważne, z Ministerstwa Zdrowia, w odpowiedzi na pytanie jednego z dziennikarzy, do lipca na COVID, czyli bez chorób towarzyszących, zmarło w Polsce 296 osób. Teraz jest to pewnie 300 kilkadziesiąt, co oznacza, że w tym okresie straszliwej pandemii na COVID umiera w Polsce jedna, półtorej, może dwie osoby, czasem nikt. I wydaje mi się, że Ministerstwo Zdrowia powinno od tego przede wszystkim zacząć informować. Natomiast osoby pozostałe, bo mamy 2100 zgonów w Polsce, natomiast pozostałe osoby to są osoby, które miały silne choroby współtowarzyszące i wiek przeciętny w okolicach 80 lat. W związku z czym wykreowano przy pomocy tego codziennego komunikatu o liczbie zakażonych i o liczbie zgonów, wykreowano poczucie strachu i poczucie przerażenia w ludziach i zgodę na paraliż. To, o czym pan Bochowiak powiedział, najwyższy czas skończyć, dlatego że to się obraca przeciwko polskiemu państwu i Polakom. Dlatego że nie możemy dłużej ufać modelowaniu matematycznemu, ponieważ ono nie przystaje do faktów. To mówią lekarze. Wie pan, panie profesorze, co powiedział profesor, bardzo wybitny, może jeden z wybitniejszych wirusologów polskich, epidemiologów, profesor Andrzej Horban, miesiąc temu na konferencji w Płocku. Zapytano go, jakie pan zna cechy, jakie pan widzi cechy, czy widzi pan cechy w SARS-CoV-2 inne w stosunku do innych wirusów, koronawirusów, bardziej śmiercionośnych. On powiedział tak, widzę jedną. A jaką pan profesor widzi? Reakcja społeczna. To znaczy, ale reakcja społeczna nie wzięła się przecież, że myśmy zareagowali. O tym mówię, wykreowane przez nam media. Nam zakazano wychodzić z domu, pochodzić do kościoła. Reakcja społeczna to jest jedyna różnica, jaka koronawirus różni od innych koronawirusów i innych patogenów. To spójrzmy jeszcze, ja poproszę, zanim pan profesor Gut odpowie, to niech pan będzie mówił, a w tle będzie grafika śmiertelności Polski, miesięczna śmiertelność Polska dla okresu styczeń-kwiecień w latach 2018-2020. Jeśli chodzi o ścisłość, to po pierwsze,
musielibyśmy zacząć od początku. Co wykreowało naprawdę koronawirusa? WHO. Nie. Media. W rzeczywistości... Wirusolodzy. Nie, dyskusja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami na temat nowego porozumienia gospodarczego. Trafiła się okazja, w Wuhan zdarzyło się coś, co się zdarzyło. 23 grudnia, akcja nieprawdopodobna. Likwidacja targu rybnego, wylanie niewiarygodnych ilości środków dezynfekcyjnych, ale równocześnie metoda nacisku. Czy co, wszyscy jesteśmy zakładnikiem politycznych, politycznych wojen pomiędzy Trumpem a Pekinem? W tym wypadku tak. Czy to nie jest spiskowa teoria świata? Nie. Zdarzyło się tak i w tym momencie Chińczycy zareagowali, zresztą powiem szczerze, że dla mnie w sposób genialny. Panie profesorze, dlaczego pan tego nie powiedział w marcu w telewizji wszystkim, żebyśmy odpuścili w ogóle te wszystkie izolacje, zdjęli maseczki, wylali te płyny albo oddali je z powrotem na Orlen? Po pierwsze dlatego, że w tym momencie nikt nie wiedział, jak się będą toczyły naprawdę losy epidemii. Ale przepraszam bardzo, dowiedzieliśmy tutaj przynajmniej ten wykres. Miesięczna śmiertelność w Polsce dla okresu styczeń-kwiecień. W każdym z miesięcy, styczeń, luty, marzec, kwiecień, możemy obserwować, jak to wyglądało w 18, 19 i 20 roku. I znów mamy do czynienia z pewną wypadkową. Wypadkową dwóch zdarzeń. Metody, które zostały zastosowane, czyli metoda tak zwanego dystansu, ograniczenia, wpływają na wszystkie wirusy, to one nie są specyficzne dla koronawirusa. I takie działanie powoduje, że coś wygląda jeszcze inaczej niż wyglądało. Ale druga strona medalu wyglądała w ten sposób. Co zrobili Chińczycy? Chciałem powiedzieć, powołali międzynarodową komisję, głównie z ludzi WHO, ale również weszli ludzie z CDC, stąd później był atak na CDC, weszli ludzie z NIH, weszli ludzie z Rosji, Szwajcarii, Hongkongu. Dlaczego to zrobili? Ponieważ bardzo źle zachowali się przy SARS-1. Próbowali zataić, to było w Hongkongu dokładnie, w związku z czym spodziewali się bardzo intensywnego ataku. I rozesłali, między innymi dostała Holandia i Niemcy. Dokładnie to ten szpital dostał materiały do przygotowania testów na koronawirusa. Myśmy byli zresztą w jednym z krajów, który dość szybko się załapał, ponieważ braliśmy udział również w rozpoznawaniu. Na szczęście nie mieliśmy SARS i MERS, tych dwóch wirusów. Więc informacja przyszła. Informacje teraz docierają w sposób niewiarygodnie szybki. W każdym kraju jest coś takiego, my to nazywamy IHR. Jest to placówka zbierająca wszystkie wiadomości o zdarzeniach medycznych na całym świecie. Jako jeden z dowcipów powiem, polski lekarz pomylił się, wpisał ospę prawdziwą zamiast wiecznej. Natychmiast na całym świecie podniesiono alarm z tego powodu. Oczywiście nikt tego więcej już nie powiedział, ponieważ sprawa się wyjaśniła. Przy tym tempie przekazywania informacji było wiadomo, w Wuhan się coś dzieje złego. No dobrze, skracając, panie profesorze, jeżeli mamy takie tempo przekazywania informacji, to kiedy, i to zapytam Mariusza Buchowiaka, kiedy było wiadomo, że wirus A nie jest, nie dokonuje potwornej rzezi, nie jest tak strasznie śmiertelny i tak strasznie groźny? I kiedy było wiadomo, że jeden, który zakażony, zaraża coraz mniej ludzi? Znaczy 19 marca były pierwsze badania francuskie, gdzie porównywano koronawirusy, tak zwane normalne, do tego koronawirusa i okazało się, że nie ma żadnej znaczącej różnicy między nimi, więc to były pierwsze badania, które stwierdzały, że ten koronawirus jest podobny do innych, jeśli chodzi o śmiertelność. I później były kolejne badania i żadne badanie nie zaprzeczyło tym badaniom. Czyli później... zakładając to szybkie rozprzestrzenianie się informacji dla polskiego, dla polskiego rządu, dla ministerstwa, dla władz głównego inspektora sanitarnego,
Te wiadomości były dostępne. No czy tak, to były jakieś schowane... Znaczy, oczywiście, że były dostępne i dlatego ja się dziwię właśnie, że eksperci rządowi po prostu nie powiedzieli tego politykom, a może powiedzieli, a ci nie skorzystali, tego już nie wiem. I po prostu, żeby zakończyć ten cały cyrk. Wzorcem był SARS-1. Jaka była umieralność przy SARS-1? Dobrze, ale tutaj już stwierdzono, że ta umieralność jest na poziomie zwykłych koronawirusów. Tu stwierdzono, że jest to wirus SARS. Dobrze. SARS-2. W związku z tym stwierdzenie umieralności można potwierdzić wtedy, kiedy ma się odpowiednią liczbę chorych i zgonów. Ciężkie przypadki, w zależności od kraju, bo teraz mówimy, stanowiły od 10 w Niemczech do 2 w Polsce. Którą statystykę należało przyjąć? Ale przepraszam bardzo, w marcu później były kolejne badania, gdzie określono śmiertelność koronawirusa na podstawie badań przeciwciał. Czyli tak jak mówię, śmiertelność koronawirusa, czyli jak on jest groźny, to jest liczba zgonów podzielone przez liczbę osób zakażonych. Ale to musi być próbka reprezentatywna dla całego społeczeństwa. A nie badana w kopalni. Tak, dokładnie. A nie badana na przykład w szpitalu, gdzie wiadomo, czy w domu gdzie będzie oczywiście większa. I ta śmiertelność została określona już wielokrotnie. Wiele publikacji takich było na poziomie grypy. I to się do teraz nie zmieniło. Więc to już wiemy od marca, od kwietnia praktycznie. A zaraz, a 24 marca w Polsce się wprowadza lockdown. Nie, tak, 24 marca się wprowadza lockdown. Dokładnie, wtedy, kiedy już było wiadomo, bo to też opublikował Instytut Roberta Kocha, aczkolwiek 15 kwietnia taki biuletyn, nie wiem, czy tutaj pokażemy, czy nie pokażemy, że już właściwie było po epidemii. Tutaj pan się pyta, kiedy, skąd wiemy, że jest po epidemii. Jeśli spojrzymy na te piki tutaj, to widać, że on narasta, na przykład w 2018 jest bardzo widoczny i później maleje. I tam, gdzie on już kompletnie zmalał, tam już jest koniec po prostu epidemii. Zgony. A ten pik, ten tak czerwony pik jeszcze... w 18 roku, to co, to jest grypa jakaś, tak? Tak, znaczy to są różne zachorowania, to jest grypa, to są po prostu sezonowe zachorowania. Jeśli byśmy mogli pokazać jeszcze ten wykres Euromomo, tam też widać, że ten smukły pik... Moment, ale pan pozwoli, że dokończę. I ten pik na Euromomo, gdzie tam jest liczba, sumaryczna liczba zgonów z całej Europy, to widać, że ten pik już doszedł do dołu. Czyli już jest koniec, po prostu już jest po sezonie i to dawno temu już było, o, widać. I tam już po prostu jest szum statystyczny, także epidemia była, koniec epidemii był 17, tak zwanej epidemii, 17-18 tygodniu. Ale nie ma żadnego prawa przyrody, które by mówiło, że epidemia posiada jeden pik. Nie ma takiego prawa. Nikt go nie sformułował, nikt go nie próbował sfalsyfikować, nikt go nie obalił. Wie pan co, wszystkie generalnie choroby układu oddechowego tak właśnie mają, są sezonowe. Ależ nieprawda. Dlaczego tak miałoby być? No bo tak się dzieje od wieków. Koronawirusy występują w lecie na przykład. No dobrze, ale chodzi o ilość zgonów. Ilość zgonów po prostu zmalała. No widać, jeśli jest mało zgonów, no to nie ma epidemii, to nie ma problemu. Nie, epidemia moment. Jest pochodną zarówno czy my mierzymy w sensie klasycznym. I umieralność, jako umieralność niezależnie od wszystkiego, czy mierzymy umieralność związaną z konkretną chorobą, czy mierzymy sezonowość zgonów, czy sezonowość zachorowań. My naprawdę rozmawiamy o bardzo różnych rzeczach. No tak, ale na koniec dnia one wszystkie te aspekty, o których pan powiedział, doprowadzają do tego, że WHO, główny inspektor sanitarny i rząd w postaci ministra zdrowia podejmują jakieś decyzje. Zamykamy kościoły, zamykamy szkoły, zamykamy uniwersytety, zamykamy sklepy, restauracje, nie ma koncertów, nie ma filharmonii, wszyscy na bezrobocie i dodrukowujemy kasę, żeby dać zasiłek. Tak? No właśnie, i chodzi o to, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Po prostu nic się nie dzieje, co odstawałoby od normy z poprzednich lat, z poprzednich tysięcy lat. No może z wyjątkiem oczywiście tam dżumy czy Hiszpanki i tak dalej, ale jeśli spojrzymy na ostatnie dekady, po prostu nie ma nic nadzwyczajnego, zupełnie. Dobrze, to... Ale mogłoby się stać. Mogłoby się stać. No, mogłoby i ta świadomość, że mogłoby się stać, była tutaj centralnym punktem, ponieważ historia dostarcza nam takich argumentów, czy takich wydarzeń, które faktycznie no, są przerażające. Ale te decyzje nie były bez konsekwencji. One mają bardzo ciężkie konsekwencje. Ale jakie ciężkie? Świadomość. Znaczy, ja wiem, zaraz, że... moment. A pan by przyjął świadomość decyzji, która by się skończyła włoskimi konwojami trumien? Panie profesorze, bardzo wybitny polski onkolog powiedział, że prawdopodobnie w tym roku będzie kilkanaście tysięcy więcej zgonów na nowotwory w Polsce z powodu tego, że zostały przerwane leczenia i przerwane diagnozowanie. I to dotyczy bardzo wielu dziedzin medycyny, nie tylko onkologii.
I o to chodzi, że pan mnie pyta, czy ja bym wziął, ale panowie, jak rozumiem, bierzecie odpowiedzialność za te kilkanaście tysięcy dodatkowych zgonów na nowotwory i wiele zgonów na inne choroby z powodu zamrożenia, zablokowania służby zdrowia. To była decyzja na początku, tu się powiedziałbym z panem, o tyle nie zgodzę z panem Bochowiakiem, że na początku to było usprawiedliwione. No, ja też to przyznaję. Ale ja nie oczekuję, że w marcu czy nawet w kwietniu rząd był gotowy do tego, ale już w maju, w czerwcu, a teraz mamy wrzesień i słyszę jeden, drugi minister mówi, że może będzie jakiś lockdown. No to jest jakaś, przepraszam, ale jakieś, wydaje mi się, nieporozumienie. To znaczy, panowie matematycy od modeli wykonali swoją pracę, panowie wirusolodzy teoretyczni wykonali swoją pracę, ale wirusolodzy praktyczni, epidemiolodzy pracujący z ludźmi w klinikach, w szpitalach i wszędzie, w całej służbie zdrowia, zobaczyli przerażające skutki przesadzonych, zbyt długo trwających decyzji. O to chodzi, żeby jak najszybciej zrozumieć, że nie wolno nam brnąć dla naszej, powiedziałbym, w naszym uporze nie zauważać rzeczywistości. To mówił właśnie dr Erickson z Kalifornii, prawda, z Kern County, kiedy pokazywał na swoich pacjentach, jakie fatalne skutki mają te decyzje, z których nie zdajemy sobie sprawy, bo przepraszam, znowu uczepiłem się tych matematyków od modeli, ale oni nie siedzą z pacjentami codziennie, natomiast ci lekarze siedzą. A nauka to jest, przywołam to jeszcze raz, patrzenie na naturę, jak ona reaguje, czy ona się zmienia. Po pierwsze, chciałbym silnie obronić modele matematyczne, bo rozwój onkologii akurat jest możliwy dzięki bardzo zaawansowanej matematyce. Bardzo cenię matematykę, ale to powiedział profesor onkolog. W związku z tym matematyka nie jest winna, no bo dostaliśmy od stwórcy taki świat, jaki dostaliśmy, i jego własnością jest to, że jest opisywalny matematycznie. Matematyka jest wspaniała, tylko trzeba umieć ją przekładać na rzeczywistość. W związku z tym to, co my robimy, to staramy się jak najlepiej opisać to zjawisko, z którym mamy do czynienia. Tak jak wspominałem, ono ma miejsce w historii świata po raz pierwszy. W związku z tym te próby są różne. Jedne są bardziej udane, drugie są mniej udane. Gdyby pan spojrzał na nasz model, co my prognozowaliśmy w kwietniu, to myśmy prognozowali dokładnie to, co się wydarzyło. Czyli idziemy sobie delikatnie po takim plateau z niewielkim podbiciem w... To znaczy, że wyście dobrze prognozowali, źle rozumiano wasze decyzje. To w takim razie ktoś źle zinterpretował wasze badania, tak czy nie? Momencik. Ustalmy jedną rzecz. Fakty można oceniać wtedy, kiedy one już zajdą, a nie wtedy, kiedy nie ma się danych. Ale czy pół roku wystarczający okres jest do tego, żeby oceniać fakty? Pół roku, w którym obserwowaliśmy wzrost do połowy lipca. Czego wzrost? Wzrost liczby liczby chorych znajdujących się w chorych. Nie chorych, tylko zakażonych, zbadanych. Nie, chorych. Przepraszam, ale chorych. Obciążenie było oczywiście. Mieliśmy 44 miejsce w Europie na 48 krajów, jeżeli chodzi o częstość zakażeń, co uważamy za większy sukces. Ale to, przepraszam, to, bo ciągle, mi się wydaje, że ciągle mylimy dwa pojęcia. Zakażenie, a zachorowanie. Jak to jest? Mamy tak. Pierwszy element to jest zakażenie. I walka szła nie z zachorowaniami, to jest sprawa lekarzy, tylko z niedopuszczeniem do dużej liczby zakażeń. Polega to na tym, że wychwytuje się, osoba podejrzana o zakażenie jest badana i przechwytuje się osoby zdrowe na kwarantannę. Uprzedzam, zdrowe. Czas kwarantanny wymaga określenia na podstawie... Wcześniejszych uznawaliśmy 14 dni. Okazało się, że nie. Panie profesorze, mogę tylko jedno pytanie. A co zrobić z tymi wszystkimi epidemiologami wybitnymi z najlepszych uniwersytetów na świecie, którzy mówią, że zakażalność przez osoby bezobjawowe jest minimalna, zbliżona do zera? Ale... A my więzimy 100 tysięcy ludzi w Polsce. Ja panu mogę pokazać dwie prace absolutnie sprzeczne. Jedna mówi, że dzieci, które nie chorują do 9 roku życia... I nie zakażają. Nie zakażają, bo nie mają podstawowego objawu, czyli kaszlu. I drugą pracę, ciut wcześniejszą, o trzy dni dokładnie, bo się ukazała w tym samym czasopiśmie, z której wynika, że w rodzinach, w których dzieci przyszły zakażone, rodzice ulegali zakażeniu. Dobrze, a teraz tak, ile z tych ludzi... Którą pan pracę uzna za prawdziwą, a którą za nie?
Dobrze, ale ja jestem zobowiązany uznać, że zakażają, dopóki nie mam dowodu, że nie. No dobrze, ale no to dobrze. To załóżmy, te dzieci zakaziły tą rodzinę i nikt z tych rodzin, z członków rodziny i nikt z dzieci nie miał strasznych duszności, nie kaszlał, nie dostał temperatury i przeszli oni to bezobjawowo. Panie Mariuszu, co to jest odporność stadna? Pan często w swojej książce przywołuje to. No tak, znaczy odporność stadna polega na tym, że bardzo dużo osób w społeczeństwie jest już odpornych na wirusa, czyli nie zakaża już innych. Czyli wtedy nawet jak ktoś jest zakażony, no to już trudno, żeby ten wirus był przekazywany komuś innemu, no bo jest taka naturalna ochrona z dużej ilości ludzi. I chodzi o to, że jakby tutaj schodzimy znowu na boczne tory, dlatego że liczba zakażeń nie ma tak naprawdę znaczenia. To, co ma znaczenie, to czy mamy problem z dużą liczbą zgonów, czyli ponadprzeciętną, i czy mamy na tyle dużo zachorowań, że potrzebujemy dużo miejsc w szpitalu. Czyli nie chodzi o zachorowanie, które ktoś może sobie przebyć w domu, tylko czy na przykład brakuje nam łóżek w szpitalu. I okazuje się, że nawet w czasie tej tak zwanej epidemii w szczycie było chyba 65% wolnych łóżek w szpitalu. Więc po co robić jakikolwiek lockdown, cokolwiek, skoro mamy tyle miejsca w szpitalu. Więc to jest wszystko bez sensu. Ale po prostu. Ale użył najprawdziwszego słowa. Podczas, gdy przy założeniach nie można było czegoś takiego przewidzieć, bo we wariancie włoskim dokonywano zgodnie z teorią katastrof wyboru. Mam jeden respirator, trzech chorych, dostaję ten, który ma największe szanse. Chciał pan powtórzenia tego u nas? Dobrze, teraz wszystko już wiemy, od dawna już wszystko wiemy i mimo wszystko nadal udajemy, że mamy do czynienia z jakąś wielką epidemią. No to jest przecież bez sensu. Dobrze. Znów błąd w sztuce. Mówię o epidemii w sensie klasycznym, czyli coś ponadprzeciętne zgony. Mamy epidemię, tego nie należy kwestionować, ponieważ nigdy nie było tego zjawiska. Mamy pandemię, ponieważ z wyjątkiem Antarktydy występuje na całym świecie. Mamy do czynienia z pewnym systemem zwalczania opartym o działania niespecyficzne w pierwszym rzędzie, ponieważ specyficznych nie ma. Szczepień nie ma. A teraz wyjaśnię krótko, czym jest odporność stadna. Tak naprawdę odporność stadna polega na tym, że poziom uodpornienia jest taki, że przeciętna osoba chora nie ma kontaktu z więcej niż jedną osobą, którą może zakazić. I to jest pełna definicja. Żeby to osiągnąć, potrzeba przechorowania na poziomie 70 do 95% w zależności od umiejętności. Ale przepraszam, szerzenia. Pan mówi zachorowania czy zakażenia? Bo znowu dla mnie to zakażenia. Dlaczego my nie jesteśmy precyzyjni? Dlaczego ciągle popełniamy te same błędy, które popełniają i dziennikarze, ale nawet prezydent RP ostatnio? Mu się mylą zakażenia z zachorowaniami. Zachorowanie to ja rozumiem, człowiek, który dostaje... Może powiedzmy, że mamy w sobie wiele wirusów, prawda? Że nieustannie spotykamy się z wirusami. Jesteśmy zakażeni wieloma wirusami. Tylko ten akurat został gwiazdorem, mianowany przez WHO i przez koncerny farmaceutyczne, które szykują szczepionki. Został mianowany gwiazdorem sezonu szczerze, i my mamy pandemię tego wirusa. Ale mamy też pandemię, panie profesorze, wielu innych wirusów. Gwiazdorem został dlatego, że pieniądze, które się w tej chwili obiecuje firmom, które stworzą szczepionki, są niewiarygodne. Bilion, firma prawda? Niemiecka. Czyli otrzymała 2 biliony. Pyta się pan od kogo? Matko jedyna. Od kogo? Od rządów państwa. Od rządu amerykańskiego. Tak. No za szczepionkę, której jeszcze nie ma, która nie weszła w fazę trzecią. No to dobrze, to w takim razie... marketingowa wszechczasów. Rozmawialiśmy dzisiaj z naszą znajomą ze Stanów Zjednoczonych, co nam powiedziała o konsekwencjach społecznych, jak to obserwowane jest w pozycji Nowego Jorku. Bardzo prosimy. Media amerykańskie poruszają temat koronawirusa w kontekście negatywnych zmian społeczno-ekonomicznych coraz to częściej. To nie jest tak, że tego tematu nie ma. My się nie poruszamy w jakiejś szarej strefie medialnej, mówiąc o tym. Jest to otwarta dyskusja prowadzona w amerykańskich mediach. Tylko oczywiście każde media przedstawiają to w taki sposób, jaki wydaje im się za słuszny. To znaczy, niektóre media mówią o tym, że właściwie zakończmy temat koronawirusa
tego już nie ma, wróćmy na nowo do życia. Inne media natomiast mówią o tym, że przecież koronawirus jest obecny, nie wiadomo jak długo jeszcze może być obecny, więc całe nasze życie powinniśmy ustawiać teraz w kontekście tego, jak szybko z tej pandemii wyjdziemy. Mamy wzrastającą przestępczość, nawet sam burmistrz de Blasio kilka dni temu w wywiadzie powiedział, że wzrost przestępczości, zwłaszcza ten ogromny wzrost liczby strzelanin w porównaniu z poprzednim rokiem, jest kilkukrotny wzrost. To wszystko, samobójstwa, przemoc domowa, ten cały kryzys fiskalny jest wynikiem koronawirusa. Więc skoro już mówi o tym burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, zdajemy sobie sprawę z tego, że faktycznie koronawirus niesie ze sobą ogromne zmiany społeczno-ekonomiczne. Amerykanie, naród pionierów, naród kochający wolność, naród, który na całym świecie wypromował ten amerykański sen, amerykański mit, że wystarczy ciężka praca i można osiągnąć sukces. Ci sami Amerykanie zdają sobie sprawę teraz z tego, jak bardzo, bardzo trudno będzie wrócić do jakiejkolwiek normalności, jeżeli do normalności nie wróci gospodarka. Mamy też na łączenie z Cezarem Gmyzem z Berlina. Czarku, czy mnie słyszysz? Tak, słyszę doskonale. Czarku, Berlin był jednym z pierwszych miast w Europie, które powiedziały stop, które masowo zaczęły protestować przeciwko obostrzeniom i reżimom sanitarnym. Co teraz się dzieje? No, te protesty mają charakter ponad polityczny, dlatego że co prawda media publiczne utrzymują, że to wywołuje te protesty skrajna prawica, ale to nieprawda. Te protesty zaczęły się przede wszystkim od środowisk lewicowych, zresztą protestowały one na placu Róży w Luksemburg. No i potem te protesty przeniosły się przed bramę brandenburską, a w następnej kolejności pod tak zwaną Siegessäule, czyli pruską kolumnę zwycięstwa. I te protesty rzeczywiście z jednej strony są prowadzone przez środowiska skrajnie lewicowe, ale z drugiej strony dołączyły do nich te środowiska tak zwanych Reichsbürger, czyli obywatele Rzeszy, ale to nie są obywatele, którzy odwołują się do trzeciej, tylko do pierwszej i drugiej Rzeszy. Czarku, wśród naukowców niemieckich okazuje się, że jest przynajmniej trójka czy czwórka bardzo znanych profesorów, którzy powiedzieli, mamy do czynienia z jakimś oszustwem, mamy do czynienia z rzeczą, która jest wyolbrzymiona. To był Suharit Bagdi, to był Wodark, to był Klaus Püschel, to był Knut Witkowski, obecnie pracujący w Stanach Zjednoczonych. To są ludzie z dużymi nazwiskami. Jak debata publiczna się układa? Czy te ich głosy były słyszalne? No nie były bardzo słyszalne, dlatego że ta debata jest zdominowana przez zwolenników tezy, że pandemia rzeczywiście jest poważnym zagrożeniem i to ci ludzie najczęściej zaproszeni są do mediów publicznych czy prywatnych, a ludzi, którzy kwestionują tezę, że mamy do czynienia z czymś, co wcale nie ma aż takiej skali, jak się początkowo wydawało, wrzuca się do jednego worka z napisem wyznawcy teorii spiskowych. No tak, niemniej jednak książka, w której ci profesorowie o tym piszą, sprzedała się w kilkuset tysiącach egzemplarzy. W Polsce mamy tłumaczenie tej książki, mamy ją w studio. No, tak, te książki się sprzedają, tak samo jak inne książki, które wywołują w Niemczech kontrowersje. Natomiast w Niemczech mamy do czynienia z pewnego rodzaju cenzurą poprawności politycznej. To widać zresztą w słownictwie, bo to nie jest tylko określenie wyznawcy teorii spiskowych, ale również inne określenia, które mają postponować tych, którzy się nie zgadzają z oficjalną wersją wydarzeń. I to są określenia przede wszystkim korona ligne, czyli negacjonista koronowej. To jest odwołanie wprost do negacjonistów Holokaustu, więc to natomiast ma za moją źle nastawiać opinię publiczną do takich ludzi. I na zakończenie. Konsekwencje społeczne pewnie są ogromne, ale Niemcy zwracają uwagę na to, co się dzieje z gospodarką, spadek PKB, bezrobocie i tak dalej? Tak, to jest dla Niemiec pierwszoplanowy problem, dlatego że Niemcy sami, zresztą słusznie, głoszą, że są światowym mistrzem świata
w eksporcie i fakt, że to dotknęło gospodarkę, to jest dla nich pierwszoplanowy problem. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że ta sytuacja gospodarcza wcale nie jest aż taka tragiczna, dlatego że Niemcy przez ostatnie 6 lat notowali gigantyczne nadwyżki budżetowe i tak naprawdę mają z czego dokładać. I wszystkie wskaźniki w tej chwili wskazują na to, że gospodarka się odbija, a ludzie powoli wracają do normalnego życia. Owszem, w środkach komunikacji masowej czy w sklepach nadal się nosi maseczki, ale restauracje są pełne i coraz bardziej zielone. Jeżeli ktoś się przejdzie na Unter den Linden pod bramę brandenburską, zobaczy tam tłumy ludzi. Czarku, dziękujemy ci serdecznie. Według ludowego przysłowia, zanim gruby umrze, to chudy... Nie, zanim gruby schudnie, to chudy umrze. Jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. No, świat się budzi. Czy nie powinniśmy zacząć patrzeć krytycznie nie tylko na zachowania polskich władz, ale również na to, że co zrobił świat naukowy, co my jako dziennikarze zrobiliśmy z tym tematem? Mhm. Maciek Pawlicki. Znaczy ja uważam, że najwyższy czas i myślę, że ta zmiana, która dokonała się na stanowisku ministra zdrowia, a zaczęła się od lektury w ławach sejmowych tej książki przez pewnego znanego i wpływowego polityka, co takim było symbolicznym momentem, że ten proces powoli się zaczyna i bardzo wierzę, że zresztą to wszystko, co widzieliśmy, te wszystkie obrazy niepokojów społecznych i takiego wielkiego rozedrgania, to są moim zdaniem w Stanach, ale i na świecie, to są efekty poczucia, że moje państwo mnie zawiodło. To znaczy, że nie mogę ufać ani służbie zdrowia, ani oficjalnym przekaźnikom, ani politykom. I rodzi się coś bardzo niedobrego, to znaczy niszczy się zaufanie do państwa. Ja mam nadzieję, że polski rząd, polskie państwo powstrzyma to, zejdzie z tej drogi, bo widzę, wydaje mi się, że już schodzi. I tak jak na początku ważne było, że zareagowaliśmy dobrze, tak teraz dobrze, szybko z tego odejdźmy. I zacznijmy od zmiany polityki, ja o to zaapelowałem do ministra zdrowia, zacznijmy od zmiany polityki informacyjnej. Nie informacja, ile zakażeń było, żeby straszyć, tylko informacja, ile naprawdę osób zmarło na COVID. Jeśli to będzie jedna osoba dziennie, to wtedy zaczniemy się uspokajać, zaczniemy rozumieć, że z 1138 osób, które codziennie umierają w Polsce na różne choroby, w tym kilkadziesiąt na zapalenie płuc, ta jedna, która zmarła na COVID, wcale nie jest najważniejsza, tylko wszystkie są ważne. I w ten sposób odbudujemy zaufanie do państwa. Oto przyczyny śmiertelności na świecie. COVID znajduje się na wstawce sezonu. Grypa sezonowa 320 tysięcy, malaria 640 i tak dalej. Samobójstwa 704 tysiące, COVID 831 tysięcy, wypadki drogowe... I dalej prosimy, HIV, AIDS, ponad milion, nowotwory, ponad 5 milionów, choroby zakaźne łącznie 8,5 miliona. 9 już prawie. Aborcja 27 milionów. Tak było tydzień temu, zobaczmy jak teraz jest. Jak dzisiaj, dane z dnia dzisiaj, sprzed dwóch dni, przepraszam, z początku września. Tu są niewielkie zmiany, samobójstwa też 721, czyli COVID jest przyrost. Wypadki drogowe 908 tysięcy, HIV AIDS ponad 1 100 000, nowotwory 5,5 miliona i aborcja, choroby zakaźne łącznie 8 milionów, aborcja 28. W ciągu tygodnia przybyło 700 tysięcy aborcji, czyli tyle, ile COVID od początku notowania tego. Majestat śmierci w obu przypadkach jest taki sam. Niemniej kraje, które w imię wolności przyzwoliły aborcję, okazało się, że nie są w stanie ograniczyć swoje... Aha, mamy jeszcze bardzo przykrą wiadomość. Nie ma nekrologu. Musimy kończyć. Dostałem informację, że nie zdążę powiedzieć tego, co miałem powiedzieć na końcu. Kochani, dziękuję serdecznie za widzę w studio. Maciej Pawlicki, Mariusz Błochowiak, Franciszek Rakowski, profesor Włodzimierz Gut, dziękujemy serdecznie. Mam nadzieję, że ta dyskusja będzie trwała.